Cześć, Adamkowski, witam Was na kanale mgsm.pl, a dziś spieszę z doniesieniem. W segmencie budżetowych smartfonów pojawił się nowy model: iPhone Pocket Pro. A ja mam go już w ręku i w dniu premiery powiem wam o nim kilka słów, takiego bardzo wstępnego przeglądu. Zapraszam serdecznie. Na początek kilka słów na temat specyfikacji. MyPhone Pocket Pro ma obudowę wykonaną z tworzywa, ale utrzymaną w bardzo obecnie modnej stylizacji. Jest kolorowo, jest kropelkowy, no czy jest. W miarę wąska ramka wokół ekranu, no i niestety jest też wystająca oprawka aparatu fotograficznego, czyli tak jak teraz w zasadzie konstruuje się większość smartfonów. iPhone Pocket ma ekran HD+, o przegodnej 5,7 cala. Zaś w środku ma ośmiordzeniowy procesor sc 9863 wspomagany przez 3 GB pamięci operacyjnej. Pamięć wewnętrzna ma z kolei 32 GB, no i oczywiście daje się ją powiększyć kartą microSD. Telefon zasila stosunkowo nieduży akumulator, ponieważ ma on pojemność 2700 mAh. Nie jest to wiele, no i ładowanie nie jest też również szybkie, a Przebiega poprzez port micro USB, czyli ten nieco starszego typu. No ale telefon jest budżetowy, zatem nie wymagajmy cudów. Natomiast smartfon ma świeżego Androida 9 i obsługuje oczywiście LTE, w tym również nasze polskie narodowe, niemalże pasmo B20. No i aparaty fotograficzne. Z przodu w kropelkowym noczu 5 megapikseli z interpolacją do 8, natomiast z tyłu, 13 mega z interpolacją do 16, ale aparat jest podwójny. Dodatkowe oczko oczywiście służy do rozmywania tła. Szczegółową specyfikację tego smartfonu znajdziecie oczywiście w linku w opisie tegoż filmu. Co znajdziemy w zestawie? Oczywiście instrukcję igiełkę do otwierania gniazda, prosty 1A zasilacz. Przewód mikro USB, no i słuchawki, słuchawki całkiem przyzwoicie wyglądające, dokanałowe, ciekawe jak grają, ale wyglądają całkiem dobrze i całkiem fajnie leżą w uchu. No i obejrzyjmy sam telefon. Jak widzicie, jest modnie, jest kolorowo, jest błyszcząco, bardzo efektownie ten telefon wygląda. Chociaż to budżetówka i obudowa jest. Tworzywa. Rzecz jest estetycznie zmontowana, dobrze złożona, nie ma tutaj yy, w zasadzie niczego do krytyki. Telefon prezentuje się dosyć atrakcyjnie i myślę, że adekwatnie do ceny. Oczywiście najbardziej przykuwającą wzrok częścią tego telefonu jest tył. No niestety ten tył się dosyć szybko brudzi, na szczęście łatwo y, daje się doczyścić. No i obawiam się, że y, będzie raczej podatny na zarysowanie, ale to dopiero sprawdzę. Mamy tutaj, jak widzimy, klasyczny czytnik linii papilarnych. Czytnik, jak na cenę telefonu i, je, i jego segment działa zupełnie dobrze, raczej na niego nie będą narzekał. Trochę może ponarzekam na wystającą ramkę aparatu fotograficznego, ale to znajdziemy w większości modnych obecnie smartfonów, więc kurczę, chyba już powoli przestanę to uznawać za wadę, skoro i tak wszyscy to robią. I jeszcze szybki rzut oka, co gdzie jest. Klawisze klasycznie na prawym boku. Najpierw włącznik, potem głośność. Duże, wygodne. Nie mam na razie do nich zastrzeżeń po tych parunastu minutach spędzonych z telefonem. Uznaję, że tak wstępnie mówiąc, są zupełnie ok. Na przeciwległym lewym boku mamy szufladkę na karty. Zaglądamy do gniazda na karty i cóż tam widzimy? Ano, widzimy, moi drodzy, że slot jest niestety hybrydowy szkoda. Na górnej ściance umieszczono wyjście słuchawkowe mini jack. Nie każdy to polubi, ale ja akurat Lubię, gdy jack jest na górze. Nie wiem, tak mi jest wygodniej, ale to już oczywiście kwestia gustu i waszych upodobań. W każdym razie w pokecie jest on u góry. Natomiast na dole, tak jak wspomniałem, troszeczkę już chyba, powiedzmy to wprost, przestarzałe gniazdo mikro-USB. No i dwa równe rzędy otworków sugerujące obecność głośników stereo. Ale oczywiście w klasie budżetowej na stereo nie ma co liczyć, więc głośnik jest jeden. A pozostałe otworki to maskownica mikrofonu. No i dla estetyki, żeby było ładniej i symetrycznie, no i ładniej i symetrycznie jest. Tego odmówić nie można. Zresztą w ogóle ten telefon, jak na tanie urządzenie, jest naprawdę bardzo ładny i bardzo porządnie zrobiony, więc można go spokojnie bez wstydu nosić. A co w oprogramowaniu? Moi drodzy. Golutki czy siutki, schludniutki Android 9, bez żadnych pierdółek, bez zbędnych aplikacji, bez dodatków. Widzę, że iPhone tutaj dodał osobną ikonę do aktualizacji systemu, dzięki czemu będzie można to zrobić łatwo, szybko i prosto. No i jest pakiet od Google, nie zabrakło, jak widzimy radyka, FM, nie zabrakło dyktafonu. Wszystkich takich rzeczy, które telefon powinien mieć na początku, nie brakuje. No a to, co tak naprawdę będzie nam potrzebne, to sobie musimy pobrać i ja bardzo lubię takie podejście. Panel skrótów i pasek powiadomień wyglądają. Zupełnie standardowo i tak też działają. No i w menu ustawień również żadnych wielkich udziwnień nie ma, ale iPhone oczywiście dodał trochę od siebie, bo, bo mamy tu na przykład y, możliwość sterowania y, nasyceniem barw kontrastem wyświetlacza. Mamy również możliwość y, zmiany wyglądu y, paska przycisku, zmiany układu przycisków albo zastąpienia ich przyciskiem pojedynczym. Jest też oczywiście podświetlenie nocne, czyli przyrzucenie ekranu po to, by nie męczył nam wzroku. Nie zabrakło również prostych gestów, czyli wybudzania telefonu poprzez jego podniesienie, czy wyciszania sygnałów poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół. I to tak naprawdę wszystko, co mamy w softie od producenta na start i dzięki temu pamięci wewnętrznej pozostaje nam przy pierwszym uruchomieniu telefonu nieco ponad 25 GB, prawie 26. A aplikacja aparatu fotograficznego, jak widzicie, jest dość prosta i przejrzysta. Z bayerów jest HD. Jest rozmywanie tła, y, mamy kilka prostych podstawowych dodatkowych trybów, jest y, nightshotno, zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce, no i prosty, y, proste menu ustawień, nie epatujące nadmiarem funkcji, aplikacja wygląda dosyć fajnie i podoba mi się to, że jest taka dość szybka w obsłudze, tutaj niczego nie trzeba za bardzo szukać kiedy chcemy coś zmienić, no i na koniec czas abyście poznali cenę iPhone Pocket Pro kosztuje 499 zł. Czy warto wydać taką gotówkę na ten telefon? Odpowiem w recenzji. A póki co mogę Wam powiedzieć, że jak na tę cenę to bardzo fajnie wygląda. No i w sumie chyba zapowiada się w miarę przyzwoicie, ale naturalnie wszystko to sprawdzimy. Pamiętając. Też, że jest to telefon budżetowy, więc nie wymagając od niego nie wiadomo czego. No i tym niemalże optymistycznym akcentem żegnam się już z Wami i zapraszam na nasze kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć.